Cześć, witajcie. Tu Kwiatek Strzelnica TV, czyli najbardziej kulinarny kanał o broni w Polsce. Serdecznie dziękuję za czapeczkę z logo strzelnicy, którą dostałem od widza Pawła. Paweł, serdecznie Cię pozdrawiam. Odpowiem zresztą na Twoją wiadomość, którą mi przysłałeś. Dzisiaj kuchnia chińska. Będzie kurczak po chińsku oraz chińska kopia karabinu pana Eugene'a Stonera, czyli AR-15, a dokładnie rzecz ujmując M4. To, co trzymam w ręku, a właściwie tutaj w tej folii zapakowane, bo ona jest szczelnie zamknięta, do środka wlany jest smar i ten karabin sobie tak pływa w tym smarze. Oczywiście go, zanim będziemy strzelać, to go rozkonserwujemy. To jest, słuchajcie, CQA 5,56 mm. Tego typu karabiny były już sprzedawane w Polsce bodajże chyba około roku 2014, może 2015, i w tamtych czasach były to najtańsze karabiny typu AR-15. Ja z tego co pamiętam, chyba mojego właśnie tego Norinco CQA M4, on się tak nazywał, kupiłem za chyba 2900, chociaż niektóre źródła podają, że 3,5 tysiąca kosztował. Możliwe, że tam potem, nie wiem, tam zdrożał. Niemniej jednak, słuchajcie, tego typu karabin, czyli chińska kopia karabinu M4, kosztowała w 2015 roku 3,5 tysiąca złotych i tyle samo kosztuje ten karabin w 2023. Wszystkie marki poszły do góry, a chińska kopia naszego starego, dobrego Black Rifle kosztuje tyle samo, co w 2015 roku. W pudełeczku mamy instrukcję obsługi, mamy buteleczkę na smar, no dobra, okej, niech będzie. Mamy dwa magazynki, które za chwilkę rozpakuję, one są, zobaczcie, właśnie w taki papier fajny zapakowane. Tu mamy w takim ceratowym pokrowcu, mamy, Boro się śmieje, to jest wycior, proszę bardzo, zobacz jaki ładny, tu szczoteczka jest, o, i do lufy i do komory. Nie, to jest taktikul, panie, tu masz, tu na mole masz przypięcie. Skóra z węża. No to jest skóra z węża, oczywiście, że tak. Tu mamy pas, który oczywiście też rozłożę, rozwinę. No i mamy jeszcze tutaj napisane, co mamy w pudełeczku, żeby wszystko się zgadzało. Jakieś numery odbioru i w ogóle. Oczywiście zapakowany hermetycznie w folię karabin, który moglibyśmy w tej folii z tym smarem go w ogóle zakopać, na przykład w ogródku, i jak przyjdą ciężkie czasy, to sobie odkopać. No i instrukcja obsługi, która jest bardzo zresztą czytelna, ma dużo obrazków. Mamy tak zwany tutaj, jak to się mówi, blow up, tak, czyli karabin rozwalony na wszystkie elementy. No i też możemy się z tej instrukcji dowiedzieć, że broń służy do zabijania wroga indywidualnego albo grupowego i że służy do anihilacji celów na dystansie 460 metrów. Nie mamy tutaj dzisiaj 460 metrów, mamy 100 metrów, ale na 100 metrów to będzie na pewno już jakiś tam obiektywny wynik. No i też postrzelamy sobie dzisiaj z kilku rodzajów amunicji. Dlaczego leży tu amunicja 22 Long Rifle? Ano dlatego, że sprawdzimy, czy broń hula na tej konwersji CMMG. Strzelę dzisiaj z trzech, a może nawet z czterech właśnie rodzajów amunicji. Mam w tym woreczku, mam moją ulubioną amunicję, bo jedną z najtańszych, a bardzo dobrze zrobioną, to jest PMC. Waga pocisku 55 grainów. Strzelimy sobie również z takiej samej wagi pocisku, ale z amunicji Fioki. I mamy obecnie najtańszą na polskim rynku amunicję STV Scorpio, która kosztuje chyba 1,99 zł, właśnie też z pociskiem 55 grainów. Jako ciekawostkę jeszcze, słuchajcie, odkopałem u siebie w szafie pancernej amunicję Sako 223 Remington Spearhead, nie, Speedhead, przepraszam, ale pocisk waży tutaj 50 graińców. No, pomyślałem sobie, że sprawdzimy. Tym bardziej, że karabin, który tutaj leży, posiada 14,5-calową lufę o skoku gwintu 1:9. I to jest doskonały gwint właśnie do taniej amunicji z pociskami o wadze 55 grainów. I tego typu karabiny powinny być w Polsce właśnie sprzedawane, ponieważ Polacy lubią strzelać z taniej amunicji, no i chcą strzelać celnie na 100 metrów. No i potem jest, wiecie, u panie, bo na tym gwincie 1:7, który kupiłem w tanim AR-ze, panie, na 100 metrów nie ma celności. No bo gwint 1:7 jest bardziej przystosowany, bardziej lubi się z amunicją o cięższym pocisku. Natomiast lekkie pociski, takie jak tutaj, lubią się ze skokiem gwintu 1:9. Jakoś dietetyczne będzie. Będzie kurczak.
Boro, będzie kurczak po chińsku, obiecuję, spokojnie. Tylko będziemy go musieli zjeść pałeczkami. Wiesz, że ja mam z cukrem. Dobrze, wiem. Słuchajcie, zanim przystąpimy do strzelania, trzeba oficjalnie otworzyć worek foliowy i uwaga, teraz Kwiatkowski, tadam. Znaczy, nigdy nie strzelana broń. Prosto, słuchajcie, z jakiejś chińskiej fabryki. Różne źródła podają, że to możliwe, że to jest Norinco, bo on jest taki sam jak te Norinca, które były sprzedawane u nas w 2015 roku. Czyli chromowana lufa M4 z 14,5 cala lufą. To jest też ważne, że ta lufa 14,5 cala bardzo rzadko występuje w krótkiej broni. Zazwyczaj, kiedy kupujemy amerykańskie karabiny, to mają 16 cali, no bo tam są takie przepisy. No i teraz upapram się trochę, ale uwaga. Dobra, o, proszę bardzo. Zwróćcie uwagę, że karabin jest cały wysmarowany jakimś... Ocieka. Ocieka, ale o jest jakiś smród. Śmierdzi jak spalony olej z samochodu. I tu zobaczcie, jeszcze mamy takie, o, takie, zobaczcie, takie szmatki powkładane. I tu w lufę. Opatrunek. Tak, i tu jest też opatrunek w lufie, o, można wyjąć. Dobra, ja te szmatki na razie wyjmę, dobra. One mają za zadanie trzymać po prostu też ten smar, tak, żeby on tu był w okolicy tej broni. Ale teraz przyda się papierowy ręcznik, trzeba broń rozłożyć i po prostu wyczyścić. Zamek delikatnie z zewnątrz może prysnę jakimś smarem, ale mówię, najważniejsze to, żeby go oczyścić jednak z tego, nie wiem jak to nazwać ten smar. Jest taki polski smar wojskowy, RGB, czy jak już tam się nazywa. No on tak, no śmierdzi tym smarem. Śmierdzi dobrym chińskim smarem. Nie porysuj. Nie, właściwie co, nie wiem czy ten papierowy ręcznik jest najlepszy do tego. No ale dobra, tak naprawdę z zewnątrz, no to powiedzmy, że go tam trochę obczyścimy, nie? Ten smar jest strasznie taki przylepiony w ogóle do tego karabinu. O, zobacz ile tutaj tego jest, ja pierdzielę. No to świadczy o tym, że to jest milspec, to jest wersja po prostu... To nie będzie rdzewiał. No nie, panie, gdzieś tu... Teraz jeszcze deszcz pada na to. No, dokładnie. Nie, jednak wiesz co, nie mamy jakiejś szmatki, takiej szmatki? Zaraz. O, to dawaj. On jest chyba malowany. Ja pamiętam, że to Norinco, które miałem w tam 2015 roku, jak kupiłem, to ono było malowane, bo mi się na przykład farba gdzieś tam po prostu starła. Ja zresztą to moje Norinco potem pomalowałem plakatówkami dokładnie. I no tutaj jeszcze tego smaru jest trochę. Warto ten smar wytrzeć, ponieważ on pod wpływem temperatury będzie się po prostu palił, tak? Więc warto tutaj sobie tam troszkę obczyścić. No zobaczcie, tutaj jest tego smaru, tu, tam gdzieś w tej rurce. Gnieździe jeszcze mówisz. Mówisz? Tak, skapuje. Gdzie ci tu skapuje? Dobra. No to trzeba powiedzieć tak, że jest zakonserwowany naprawdę na fest, nie? Także tu mamy, proszę bardzo, tam spust. Mechanizm jest spust, on działa, ja wam potem go pokażę, bo już miałem egzemplarz po prostu w ręku tego karabinu. Taki rozpakowany, no wiecie. Kolbę wytrzeć trzeba, żeby nam się tutaj ten smar nam... Ale ładnie się błyszczy. Ładnie się błyszczy. On jest, wiesz co, on jest ładnie tak pomalowany, tak? Jest ok. Natomiast trzeba pamiętać, że to się będzie wycierało. To nam się gdzieś przygnieździ, na pewno wytrze. I będzie widać po prostu gołe aluminium. I jeszcze sobie rozłożymy zamek, żeby go też w środku tam wytrzeć, no bo on tam będzie miał smar. Nie, no bardzo dobrze wygląda. Ja z tego Norinco, które miałem, wystrzelałem, to nie pamiętam, no tam szło już, będzie jakieś tam, bardzo ładnie są zabite, nie, naprawdę, ładnie wykonane jest. Ja z tamtego Norinco, z którego strzelałem, tam nie wiem, poszło może z 1000 wystrzałów. Nie pamiętam, no ale to był karabin, który miałem najdłużej na stanie. Ja go potem sprzedałem koledze, który kupił ode mnie ten karabin w ogóle w samochodzie na dworcu i przywiózł ze sobą mnóstwo takich, wiecie, boroskopów różnych, wszystko przejrzał, oczywiście zapłacił, kasy pojechał i
Nie pamiętam, czy zadzwonił do mnie, czy napisał maila, że on cały czas tego Norinka używa do dzisiaj. To było dosłownie, nie wiem, może tam z rok temu do mnie się, ze mną się skontaktował. Jeszcze raz podziękował w ogóle, że kupił taki fajny karabin i cały czas z niego strzela, tam z nim, pozmieniał tam w nim parę rzeczy i się cieszy. Także mam nadzieję, że to jest też ten sam, jak gdyby, no po prostu Norinko. Tym bardziej, że nazwa CQA by o tym świadczyła. Natomiast nazwa firmy to chyba jest to, CQ. Ale panie, no wiadomo, że jest chiński i tyle. Wyjmiemy sobie. O. No tak, iglica jest cała zasmarowana. Karabiny, przypomnę, AR-15, no, niezbyt lubią. Tu szczególnie uważam. O, zobaczcie, no zobaczcie, jak jest zapaćkane tym smarem. Lepiej mieć AR-15 na sucho w środku niż zasmarowanego. Po prostu to wynika z tego, że ten tutaj się dostaje do tej komór gaz o ogromnej temperaturze, więc on po prostu będzie jarał ten smar, który będzie tam tworzył nagar i będzie to wszystko osiadało. A jak ładnie go wytrzemy, to będzie wszystko dobrze. Te Norinka z 2015 roku były fajne, ponieważ kosztowały niedrogo, a miały chromowane lufy. Co oczywiście podwyższa jakoś tam trwałość tego komponentu. I tak samo chromowaną lufę posiada ten CQ. I również chromowana jest komora nabojowa i co ciekawe, chromowane jest tutaj wnętrze tej komory gazowej w suwadle. Tam jest chrom, czyli też nie będzie nam się tutaj jakby trzymało dużo jakiegoś tam brudu. Łatwiej będzie to wyczyścić. Także szanuję. I co, smarujemy? Nie smarujemy. O, dobra, poczekaj, tylko żebym teraz to dobrze poskładał. Tam w instrukcji masz, jak to ma być. Co? W instrukcji zajrzyj zawsze. Nie, nie trzeba w instrukcji, bo proszę ciebie... Przy składaniu zamka musimy pamiętać, żeby pazur wyciągu był tutaj, żeby wyrzucał nam na prawą stronę. Nie? Może w lewą? Nie, to nie jest obustronna, oburęczna broń. Bo ty nie czytałeś instrukcji. Nie, ja się brzydzę instrukcjami. Nie, no to nie jest ta strzelbucha Smith & Wessona, gdzie tam trzeba było, wiesz. Dobra, to mamy, to wkładamy, przekręcamy, panie. Wrzucimy sobie iglicę, pięknie. I wkładamy zatyczkę. No właśnie tu. Czekaj. O, dobra. I mamy zamek poskładany, działający. Trochę go żeśmy, jak to się mówi, odkonserwowali. I za chwilkę przystąpimy do strzelania. Ja najpierw na tej lekkiej amunicji postrzelam sobie na dystansie 25 metrów, żeby troszkę rozgrzać lufę. I potem przejdziemy do strzelania już na 100 metrów przy strzelanym celownikiem. To będzie celownik optyczny i strzelimy sobie właśnie z kilku rodzajów amunicji. 55 grainów. Nie ma za bardzo sensu strzelania z lufy ze skokiem gwintu 1 na 9 z jakiejś tam cięższej amunicji. No bo akurat z tym skokiem gwintu lubi się lekka amunicja. Jeszcze tylko przeczyszczę wyciorem lufę i będziemy gotowi. O, dobra, tak. Jeszcze zobaczmy sobie, obejrzyjmy magazynki zapakowane jak kanapieczki. Co my tu mamy? No mamy stalowe milspecowe magazynki. Co jest w nich fajne, to, że mają matowe pokrycie, a nie błyszczące. Większość magazynków takich metalowych dodawanych do tanich AR-ów są po prostu błyszczące. A to jest taka kopia zwykłego Stanaga. No i jeszcze proszę ciebie o pas taktyczny. Trzypunktowiec, bardzo fajnie, spróbujemy to zamontować, bo to zobaczcie, tutaj to lata tu, no dobra, spróbujemy. Identyczny był pas załączany do tych Norinków w 2015 roku. No czekaj, no wiesz co, ten pas jest, powiem ci, że naprawdę przyzwoicie zrobiony, nie? Tylko mówię, no to jest taki stary, dobry trzypunktowiec. O, widzisz, tu masz jakiś rzepik. No widzisz, dobrze coś zrobiłem, chyba.
Może to do spodni jest. I teraz nie wiem, czy to jest tu do przodu, czy tu. Wiesz co, jest pas. Może i na tym zostańmy, dobra? Chodźcie, pokażę wam bliżej ceku A556. Zapraszam na Strzelnica News. Chciałbym was gorąco zaprosić na imprezę 22 lipca, czyli w nadchodzącą sobotę, do sklepu Militaria Tylice w Kurzętniku. To jest miejscowość między Olsztynem a Toruniem. Od 11 do 13 robimy sobie grilla i spędzamy sobie miło czas i jednocześnie też od 11 do 13 przygotowane będą dla was mega rabaty na broń i amunicję. Także weźcie ze sobą promesy, weźcie ze sobą książeczki posiadacza broni, bo naprawdę będzie w czym wybierać i to w niskich cenach. A potem od godziny 13 do 16 jedziemy na strzelnicę w Tylicach, która dosłownie jest tam rzut kamieniem od tego Kurzętnika i tam sobie zrobimy też taki piknik właśnie też z grillem, wspólnie postrzelamy sobie, przede wszystkim postrzelamy sobie ze Smith & Wessonów, które dostaliśmy z Best Huntersów. Będzie można potestować sobie po prostu na przykład tego MP9 na metalowym szkielecie, którego widzicie na obrazku. Także zapraszam was bardzo serdecznie, przypomnę, 22 lipca bawimy się na specjalnym pikniku w sklepie Militaria Tylice w Kurzętniku. Robimy grilla, robimy niskie ceny, a potem jedziemy na strzelnicę i tam też będą nagrody, konkursy i tak dalej. Michał Kwiatkowski, zapraszam serdecznie. Oczywiście pojawię się na miejscu z kamerą i z naklejkami. Do sklepu Kaliber przyszła dostawa latarek Nightcore, a wśród nich nowość, czyli ochronniki słuchu douszne Nightcore. Ja widziałem już te ochronniki słuchu na targach Shot Show. Rzeczywiście wzbudziły duże zainteresowanie, ponieważ w Polsce te douszne słuchawki N20 kosztują 469 zł i obecnie uważam, że jest to jedna z niższych cen jak za tego typu produkt. Co ciekawe, sprzedawane są te słuchawki w specjalnym pudełku do przenoszenia ich i pudełko jednocześnie jest ładowarką do tych słuchawek. Wyglądają naprawdę bardzo ciekawie. Postaram się je dla was przetestować już niedługo. A do strefy celu przyszły zestawy spustów Glocka generacji 5, Performance Trigger. Performance Trigger także widziałem na targach Shot Show. Wzbudził on mieszane uczucia, tak to nazwijmy. Specjaliści twierdzili, że nie jest to aż tak dobry produkt, natomiast osoby, które po prostu strzelają sobie, tak, używają broni, bardzo sobie go chwaliły. No pozostaje po prostu to sprawdzić. Natomiast ważna informacja jest taka, że te Glock Performance Trigger pasują tylko i wyłącznie do Glocków 5 generacji. Do Glocka 19X, Glocka 45 i Glocka 47. Także posiadacze na przykład Glocków, tak jak ja, trzeciej generacji, mogą jedynie obejść się smakiem. Cena takiego spustu 549 zł. Jeżeli chcielibyście go sobie zobaczyć, jak wygląda, to zapraszam was do strefy celu do Warszawy na Aleję Waszyngtona. W sklepie strzelecko-myśliwskim Puchacz w Piotrkowie Trybunalskim, czyli w tym największym salonie broni w centralnej Polsce, mają bardzo ciekawą ofertę na karabiny PAK-15. Ja już wam oczywiście te karabiny pokazywałem dwukrotnie nawet na moim kanale. To bardzo udana polska konstrukcja. Paki są od razu wyposażone w bardzo dobre spusty, mają bardzo fajne wyposażenie, od razu mają przyrządy celownicze w zestawie i w Puchaczu te karabiny kosztują 5000 zł. Niezależnie od długości lufy, czyli kupujesz tam, nie wiem, 14,5 cala, kupujesz 10,5 cala, zapłacisz po prostu piątkę. Także zapraszam was bardzo serdecznie na promocję w Puchaczu. W sklepie Best Hunters ruszyła letnia wyprzedaż, czyli Summer Sale. Wśród marek objętych promocją znajdziecie Stogery, Smith & Wessony MP, BCM-y, RRA, czyli Rock River Arms, te AR-y 15, które wam już pokazywałem, czy na przykład Stagarmsy. Jeśli chodzi o najnowszą promocję, to Stoger P3000, to jest strzelba z lufą 18,5 cala w kalibrze 12x76, kosztuje, uwaga, 999 zł. A dotychczasowa cena to była 1369. No czyli jakby nie było, 370 zł po prostu zostaje u was w kieszeni. Można tą kasę wydać na amunicję. Dlatego wpadajcie po promki do Best Hunters. A w sklepie Salon Broni bardzo duży wybór broni na 22 LR, szczególnie karabinów. Mamy tutaj Leather Action, mamy również M4, Tipmana, mamy Delta Rossi i bardzo wiele innych różnych marek. Także zapraszam was na zakupy na Bemowo do Warszawy, do Salonu Broni. Na czubku lufy mamy zwykły taki kompensator odrzutu, podrzutu, tłumik płomienia typu A2, czyli ok, wszystko. Dalej mamy lufę, która ma długość 14,5 cala i zwróćcie uwagę tutaj na te przewężenia, na jarzmo do bagnetu. To wszystko działa, tak? To jest 14,5 cala, więc możemy tutaj przypiąć granatnik, możemy przypiąć bagnet, którego nie mam.
Ale pamiętam, że w tym Norinco CQA M4 to działało. W tym miejscu mamy oczywiście muszkę, czyli taka typowa jak w karabinach AR-15 czy w M4. Zawieszenia punkt. A następnie przechodzimy do łoża. Tylko łoże jest tak zamontowane, że jak gdyby lufa nie jest samonośna, ponieważ mamy tutaj punkty podparcia. Natomiast łoże jest mocowane tutaj w ten tak zwany D-ring. Tutaj jest oparte na takim blaszanym kółeczku. I jest dodatkowo jeszcze, zwróćcie uwagę tutaj na śrubki, jest dodatkowo skręcone. To łoże składa się tak naprawdę z dwóch części, z dwóch połówek. Komora zamkowa i komora spustowa wraz z gniazdem magazynka. Tutaj bardzo chwalę spasowanie tych elementów. Zobaczcie, nic nie latają między sobą te komory. Także mamy, nie, jest ok. Łoże też jest bardzo dobrze osadzone. Też nie klekoce nie lata. I to mówię, to jest prawdopodobnie malowane, tak jak mówię, te Norinca sprzed lat. Także tutaj trzeba po prostu uważać na to, że ta farba może się zetrzeć. Natomiast wiecie, no starta farba na broni, mnie akurat, ja uważam, że dodaje uroku broni, ale znam takich, którzy woleliby, powiedzmy, tu jakieś anody, jakieś tam powłoki, ale to by spowodowało, że cena tego karabinu by drastycznie wzrosła. Więc po prostu użyto jakiejś tam zwykłej czarnej farby, powiedzmy, pomalowano, polakierowano i to się tam trzyma. Natomiast mówię, w dłuższej eksploatacji na pewno ta farba będzie się wycierała. Broń wyposażona jest w taką rączkę, nie? Tutaj o, zobaczcie, która jest dodatkowo wyposażona w przeziernik, który oczywiście można mieć małą dziurkę na dalszy dystans i dużą, kiedy strzelamy na dystansie krótkim. Oczywiście ten przeziernik jest regulowany lewo-prawo za pomocą tego pokrętła i góra-dół za pomocą tego. No i oczywiście po zdjęciu tej rączki, zapomniałem tutaj wytrzeć ten smar, który gdzieś tam się dostał. Tu możemy przykręcić kolimator albo lunetę, co też ja uczynię w momencie, kiedy przejdziemy do strzelania na dystansie 100 metrów. Czyli jest wielokrotnego użytku ta rączka. Tak, rączka wielokrotnego użytku. Okej, okay, rączka trzyma się w broni, jest okej. Okay. To jest broń typowo milspecowa, czyli mamy właśnie też dosyłacz zamka. Gdyby nam się nie domknął, wówczas tutaj musimy uderzyć, żeby go zamknąć. Tu mamy zatrzask magazynka. No i też co ciekawe, mamy zdublowany bezpiecznik, który jest po lewej i prawej stronie broni. Natomiast zatrzask magazynka też został zdublowany, z tym, że o, zobaczcie, on tutaj z tamtej strony działa tak, a tutaj po prostu mamy dźwignię. I identyczny zatrzask magazynka był również zastosowany w tym Norinco z 2015 roku, z tym, że ja go wymieniłem po prostu na zwykły zatrzask magazynka, ponieważ bardzo często gdzieś o oporządzenie czasem zdarzało mi się tu naprzeć i po prostu wypadał mi magazynek. Więc ponieważ nie korzystam jestem osobą praworęczną, więc nie muszę mieć tutaj tego zatrzasku zdublowanego. Szczerze powiem, wolałbym, żeby zamiast tego zatrzasku zdublowanego dali zdublowaną dźwignię przeładowania. No ale mamy po prostu zwykłą milspecową z jednostronnym guziczkiem po lewej stronie broni. Nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Kolba. Kolba jest taka jak w karabinach rodziny M4, czyli no plastikowa, regulowana bodajże chyba w czterech pozycjach na tej prowadnicy. Spocona jest troszkę, tak, trzeba ją tu cały czas, gdzieś ten smar cały czas tu wylatuje z tych rurek różnych i tak dalej, więc to rozkonserwowanie broni trzeba się do tego po prostu przyłożyć. O, widzicie, o, tu przy bezpieczniku. Ale śruba to robi robotę. Zależy. Można przełożyć, ja bym sobie przełożył. Ale co byś sobie przełożył? No zobacz, ta śruba jest po prostu zajebista, no. Nikt nie ma takiej śruby. No dobra, okej, no szanuję. Natomiast no, ta śruba jakby tam skręca ten bezpiecznik. Jeśli chodzi o jakość wykonania, powiedzmy, że jest okej, tak? Zobaczycie tutaj gdzieś na tych korpusach tutaj jakieś tam czasem niedoróbki, gdzieś tam coś, jakieś wgniotki. I to też występowało w tych Norincach z dawnych lat. Natomiast jakość spasowania, skręcenia tych elementów po wyjęciu z pudełka, tak? Jeszcze z niego ani razu nie wystrzeliliśmy, także zobaczymy. Natomiast po wyjęciu z pudełka karabin robi naprawdę bardzo dobre wrażenie, jak na półkę cenową 3,5 tysiąca złotych.
Sałatka? Nie. Koperek. Załadujemy sobie 30 sztuk, które po prostu wywalimy, żeby, mówię, no, przestrzelać lufę. Ja wiem, że lufy w broni nowej powinno się tam formatować, wiecie, jeden strzał przetrzeć, dwa strzały przetrzeć. Nigdy tego w broni nie robiłem, tak? No tutaj pan możesz. Nie będę przecierał, no. Przy tym błagam cię, spędzimy tutaj na tej strzelnicy rok. Chodzi o to, że formatowanie luf robi się, możesz tu pokazać mnie, dziękuję, formatowanie luf robi się w broni, powiedzmy, jakiejś tam wyborowej, nie? Kiedy chcemy rzeczywiście osiągać wyniki na tarczy. Natomiast w takim M4, z którego będziemy najczęściej strzelać na dystansie, powiedzmy, tam maksymalnie 50 metrów, chociaż strzela i niszczy infantry na 460, nie? No to nie masz takiego znaczenia, ale mówię, znam kolegów, którzy właśnie dbają o broń i właśnie też lufy formatują. My ją sformatujemy na sposób strzelnicy TV. Dystans 50 metrów. Strzelimy sobie do tarcz, do blach i potem podejdziemy też na jakieś tam 25, nie? Okej. Czekaj. Dobra, jest. Zabezpieczony. No co tak daleko z... takiej perspektywy cię chciałem wziąć. No poczekaj, zmniejszymy sobie dziurkę. Nie, dobra. Weszło w blachę, czyli mamy zestrojone celowniki. O, ta lepiej dźwięczy. Nie w kamerę. Nie w kamerę. Kopci się. Oczywiście kopci smar, który gdzieś tutaj na tej lufie. Smar. No smar, no. Co mam ci powiedzieć? Dobra. No i ostatni. 30 strzałów. Mamy to. Zamek zatrzymał się ładnie w tylnym położeniu. Możemy broń zabezpieczyć. No nie, to są kropelki, wiesz co? Ale no tak, jak mówię, źle rozkonserwujesz, znaczy źle, no jak tam, powiedzmy, niedokładnie, nie? Bo ja tam powinienem się do tego bardziej przyłożyć. Zobaczmy, co mamy na tarczy. Trochę nam w dół poszło. Nie pamiętam, które były, że tak powiem, na stojąco, które były w ruchu. No blachy to tam czasem trafiliśmy, czasem nie. No i zobaczmy jeszcze. No i tutaj też podejrzewam, że te strzeliłem po prostu, były z postawy stojące, natomiast w ruchu, no to mi gdzieś tam na boki poleciało. To logiczne. Myślę, że rozgrzaliśmy dostatecznie lufę, żeby przejść do testów tak naprawdę, z tego co wiem, dla was bardziej ważnych, czyli jak strzela ten karabin z właściwie dobranej amunicji, o odpowiedniej ilości grainów, jak strzela ten karabin na 100 metrów, co oczywiście za chwilę uczynimy. On śmierdzi jak stara maszyna do szycia. A tak, dokładnie, tak, ten smar jeszcze jak teraz temperatury dostał. Zobaczcie, a skończyłeś. Ja chciałem pokazać, jak ładnie łuseczki wylatują. Jak ci się strzelało? Okej. Po tych 30 strzałach karabin bardzo ładnie strzela. Jest bardzo przyjemny odrzut, podrzut. Boro zauważył, że łuski bardzo ładnie wylatują w takiej linii prostej na prawą stronę. Co mówię, że to świadczy o tym, że broń nie jest dobrze ustawiony system gazowy. Tak? Nie jest. Nie, no bo przegazowane wywalają łuski do przodu. Więc fajnie, że jest dobrze to zestrojone. I rzeczywiście broń strzela bardzo przyjemnie, nie wyszarpało nas. I na tych 50 metrach w blachę po prostu traficie spokojnie. Zrobicie też jakiś tam wynik. Natomiast oczywiście najważniejsze będzie ten test na 100 metrach, gdzie powiesimy tarczę, narysujemy sobie czarną kropkę.
przykręcimy lunetkę i strzelimy. Pada, nie pada. Teraz się zastanawiam, czy nie narysować trzech kropek. No bo strzelamy z trzech rodzajów amunicji, z trzech producentów różnych, więc namalujemy sobie po prostu w jakimś takim trójkącie tutaj trzy kropy. O. No proszę cię, żebyś widział ze 100 metrów tą... No przez lunetę. Pietrzyk! Nie no kurwa, weź! Nie, nie. Narysuj jakieś takie 20 zł duże. Nie no, jak 20 zł? Nie, no. No zobacz, no już taką zobaczę. No zobacz, no, no taką już zobaczymy, no nie no. Boro, no. Jesteśmy starzy, ale bez przesady. Dobra, o, widzisz, jest dobrze. Tu strzelę. Tak, wiesz co to jest? No. Biały niedźwiedź. No bardzo śmieszne. Dobra, tu będzie skorpio. Tak. Tu będzie PMC. A tutaj będzie fioki. Tak? No to mamy to. Idziemy na stówkę. Zobacz pani, jakie tam, widzisz? Kamerę ustawili, wszystko, powiedziałeś? To chłopaki z WBP Rogów będą testować jakieś tam lufy, karabiny i w ogóle. Pierwsza była kropka góra lewo, STV, 2, 3, strzelimy oczywiście 5 strzałów, 3 rodzaje amunicji, luneta, dwójnóg, czyli tak naprawdę to, co prosiliście, żeby robić te testy na 100 metrów w taki sposób, że właśnie na tych przyrządach mechanicznych to tak wychodzi, jak wychodzi, dopiero luneta nam daje jakiś tam obraz celności, więc proszę uprzejmie. Nie czochaj mi tym stołem tu. Ujęcie musi być dobre. To poszło. Ale za wysoko. Coś źle przestawiłeś, nie? Dobra, pusto. Druga była PMC. Oczywiście też 55 granów. Grańców. No aż ten to mi nie poszedł. Chce mi tu zaglądać. Dobra. No i ostatnia, czyli amunicja fioki. Niestety nie pamiętam, ile teraz ta fioki kosztuje. Ona też nie jest jakoś tam droga. Właściwie to 2-2-3 Remington. O Jezus. Trzeba się liczyć z tym, że trzeba wydać w okolicach tych 2 złotych z hakiem. No dobra. Wyrzut lufy, wyrzut łuski jest bardzo powtarzalny. Bardzo powtarzalny, no. Bardzo ładnie pracuje. I mówię, nie wytarga was. Kurczę, jest bardzo fajnie poskręcany. Teraz tak, oddaliśmy już tych strzałów, powiedzmy, więcej.
No delikatny luzik tutaj, no. Nie ma tam żadnej śrubki, którą byśmy regulowali. No ale mówię, bardzo ładnie spasowany jest ten aerek. M4. Idziemy sprawdzić, co na tarczy. No nie gadaj, to zupa będzie? Deszczu nam na pewno tylnie nam leciało. Zaraz wrzucę, zaraz będzie kurczaczek. Zróbmy najpierw robotę. Nie samą robotą człowiek żyje. Wiecie dobrze, że ja na tym, powiedzmy tam, dalszych dystansach różnie mi wychodzi. Czasem jest to jakieś tam dzieło przypadku. No ale mieliśmy 3 rodzaje amunicji, celownik optyczny, dobrze byliśmy, tak powiem, oparci na tym stole, który tam się trochę kolibał, ale umówmy się, że jakiś tam wynik osiągniemy. Zobaczymy. No i co my tutaj mamy? Skorpio. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, czyli tu powiedzmy jakąś mamy najmniejszą grupę. PMC, bardzo ładnie, mamy, zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5, oczywiście nam poszło tam wszystko do góry. No i tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, no też mamy tutaj z tej fioki, zobaczcie, jaką ładną grupkę. No i oczywiście jak to u Kwiatkowskiego, jakieś takie 2 odskoki. Generalnie lufa 1 na 9, amunicja 55 grainów, czyli taka, która lubi się właśnie z gwintami 1 na 9. Moim zdaniem wynik jak najbardziej okej. Okay. Cieszę się, że na tej taniej Scorpio takie miałem ładne tu. No i na tej PMC. No bardzo fajnie. No. Czyli trzeba dobrać dobrą amunicję do skoku gwintu i wszystko będzie hulało. Chiński karabin z przelotem, ile tam? 50 strzałów. Nie, no 50, no ile? Strzeliłem jeden magazynek, potem ty postrzelałeś, potem Balcero. No dobra, no trochę więcej, no 70. Przeczyszczona, wyjęta z pudełka, taki wynik. Nic się nie rozklekotało, nic nie odpadło. Także ja myślę, że broń w tej cenie za 3,5 tysiąca złotych, no obecnie to jest rzeczywiście najtańszy AR-15 w Polsce. Który z tego, co czytałem na różnych forach, rozchodzi się jak świeże bułeczki. Ja mogę wam jeszcze powiedzieć, że ten AR-15, ten CQ-A556 jest identyczny albo bardzo podobny do starych, dobrych Norinco właśnie, z lufą 14,5 cala, chromowaną komorą, lufą i wnętrzem suwadła z gwintem 1 na 9. Tak powinny być robione AR-y w Polsce. Polacy lubią strzelać tanią amunicją, 55 grainów, więc powinni strzelać z luf 1 na 9 i kropka. Jak działa spust w tej broni? Spust jest jednooporowy, po przyłożeniu siły no następuje przełamanie. Przyznam szczerze, że miałem egzemplarz, w którym działał on, nie wiem, jakoś tak ciągnął się. A ten akurat, powiem szczerze, myślałem, panie, że tu będę narzekał. A nie, jest ok. Sprawdzimy jeszcze reset, o właśnie, poczekaj. Reset króciutki, naprawdę. No ale to jest powrót po prostu tego spustu do pierwotnego położenia. No i po 3-krotnie zważymy go sobie. Bo prosiliście, żeby tak po 3-krotnie, nie? Uwaga. 2 kg. Czekaj. 2,340. No i ostatni raz. Czekaj, przyłóżmy tutaj. 2,320. Czyli mamy 2 kg 300 gramów. Czyli jak na tą cenę, ja uważam, że ok. Mechaniczne przyrządy celownicze są naprawdę bardzo ładnie wykonane. Ta regulacja tutaj, o, zobaczcie, odbywa się takim porządnym klikiem. Oczywiście też możemy sobie wyregulować wysokość muszki, więc możemy sobie je przystroić na odległość dowolną właściwie. Chińczycy się postarali. Zresztą Chiny tak naprawdę, umówmy się, przestały być już krajem tej chińskiej tandety. Oczywiście jest takowa produkowana, ale też mają bardzo dobre zaplecze techniczne do produkowania naprawdę high-endowych rzeczy.
To nie jest oczywiście high-end, ale w cenie 3,5 tysiąca złotych dostajecie naprawdę bardzo dobrze strzelający karabin AR-15. Strzelimy sobie teraz z tych przyrządów mechanicznych właśnie na 100 metrów z amunicji STV Scorpio, czyli tej najtańszej, i po prostu zobaczymy, co tam się na tarczy łoży. Natomiast mówię, no tu na pewno ten wynik będzie, podejrzewam, bardziej rozstrzelony niż na przyrządach optycznych. Karabin przy strzelaniu na dalszy dystans, no tym dwójnogu na tym stole chybotliwym, bardzo dobrze trzyma się celu. Broń niespecjalnie mocno odskakuje, tak naprawdę cały czas tu w tym przezierniku mamy ten cel, widzimy. Mniej więcej muchą zakryłem sobie po prostu połowę tej tarczy od dołu i pójdziemy sobie za chwilę, jak tam chłopaki skończą strzelać, i sprawdzimy, jak poszło nam na mechanicznych przyrządach. Chodź, Boro, pod parasoleczką. Nie, no już nie filmuj na mnie, kurna, tam do przodu, panie. Tarczę. To jeszcze kawał drogi. No jeszcze, no pójdziemy. Zobaczymy, jak nam się udało na tym, na tych mechanicznych przyrządach. Jestem bardzo ciekaw. Ale powiem ci, że chyba pod tą parasolką to tak głupio wyglądamy. Nie. Boro, idziemy na spacerek w deszczu. Dobrze jest. Mechaniczne przyrządy celownicze. Przykręcił i żeś odkręcił. Tak, tak. Przecież mówię, odkręciłem tą rączkę i przykręciliśmy bardzo dobrze. Ja jeszcze, wiesz co zrobię, jak mamy tak przycelowane, ja zaznaczę sobie te przystrzeliny i strzelimy jeszcze z tej amunicji Sako 50. Super lekkie. Zobaczymy, czy to nam coś jakoś tam pomoże, zaszkodzi. Nad kamerą będę trzymał. Borok, jak kiedy ja mam ci to zrobić tutaj w tym deszczu, no? Boro, no przejdzie, przepada, to zrobię. Cukier jeszcze jest w miarę, dobrze? Możemy jeszcze przeczytać w takiej liście parametrów tego karabinu, tam o skalowaniu, tam 460 metrów i tak dalej. Jest napisane Service Life 6000 RDS, czyli 6000 rounds. Czy tam strzałów. Czy na karabin za 3,5 tysiąca złotych 6 tysięcy to jest dużo czy mało? Trudno powiedzieć. No znaczy, mówmy się, żeby wystrzelać te 6 tysięcy, to naprawdę trzeba się przyłożyć do tego, tak? Jak zawsze powtarzam, dzieląc czas między pracę, dom, rodzinę, a hobby. Natomiast z tego, co wiem, to leśny dziadek, który chyba też tymi karabinami handluje, oddał jeden z tych karabinów na jakąś strzelnicę, gdzie oni te 6 tysięcy strzałów zrobią tam w przeciągu, powiedzmy, jakiegoś tam miesiąca czy dwóch. No i po prostu sprawdzą, czy spada jakoś skupienie, czy coś. W sumie jestem bardzo ciekaw tego materiału. No ja dla was niestety nie wystrzelam 6 tysięcy sztuk amunicji, ponieważ licząc nawet po 2 zł za pestkę, no to jest 12 tysięcy złotych. Ale to nie chodzi o pieniądze. A o co? O czas. A, no to nie masz czasu. No nie mam, tak, no dobrze. No powiedzmy, że czas by się tam jakoś znalazł, ale 12 niestety nie mam. Tak, oczywiście możecie strzelać, także zobaczymy, jak to będzie. Jest kilka źródeł wideo, które po prostu wzięły te karabinki nam na warsztat. Co ja na razie mogę powiedzieć o tym karabinie? Strzela mi się z niego bardzo dobrze, podobnie jak z tego Norinco, które kiedyś miałem. A które w sumie, powiem szczerze, żałuję, że sprzedałem, ale miałem wtedy, wiecie, tam inne plany, inne pomysły. Karabinek jest bardzo ładnie wykonany w tej półce cenowej. To jest naprawdę przepetarda, przesztos. No i sami widzieliście też wyniki na tarczy z optyki, z trzech rodzajów amunicji o tym samym wagomiarze pocisku przy lufie 1x9. To jest naprawdę karabin, który ma cenę, który jest tak wykonany, który ma fajną lufę 1x9, jak na polskie warunki. Przypomnę raz jeszcze, Polacy lubią strzelać z taniej amunicji, a najtańsza amunicja obecnie w naszym kraju to ta z pociskami 55 grainów. Więc to jest strzał w dziesiątkę, to jest broń na pierwszy AR-15,
dla niedzielnych komandosów, którzy tam sobie raz na jakiś czas gdzieś pojadą popykać albo pojadą sobie na jakiś trening. I tych 6000 strzałów, panie, to naprawdę nie wystrzelasz, no mówię, no Walery może by to w pół roku zrobił, nie? Natomiast reszta z nas na pewno dłużej będzie cieszyła się tym karabinem, aż do powiedzmy tych 6000 strzałów, gdzie jest serwis live. Strzelimy sobie jeszcze z takiej, wiecie, sako, to jest taka, wiecie, taka fifi-rifi. Na tak? Kołąbki, nie na no tak, na kuropatwy. Na kuropatwy. Strzelimy sobie 4, 5, wiesz co, ja wystrzelam już wszystkie, dobra. Nie, no, ja będę to woził 3 naboje w po kieszeniach. Strzelimy sobie po prostu 8 i zobaczymy, jaki będzie wynik na tarczy. 50 grainów a 55 grainów to nie jest jakaś wielka różnica, ale ciekaw jestem po prostu wyników na tarczy. Amunicja, znaczy lufa 1x9 lubi się z lekkimi pociskami. Osiem? Nie, no 8 jeszcze było. Jeden. Jeszcze jeden? No wiesz, no zaraz zobaczymy. No tak. Nie. Nie przeładowało? Nie, nie, nie zatrzymał się zamek w tylnym położeniu. Możliwe, że po prostu ten pocisk jest za lekki. Może tutaj ta mechanika po prostu źle zadziałała. No mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Doleciało. Ja bym jednak z 50 grainów nie strzelał. Zostańmy przy tych 55, które latają naprawdę bardzo dobrze. Tak sobie myślę, że ten lekki odskok tam na tym fioki wynika po prostu z moich jakichś tam, wiecie, niedoskonałości, nie? Ogólnie te wszystkie te dzisiaj te naboje sprawiały się bardzo podobnie. Włożymy konwersję CMMG do 22 Long Rifle. Bardzo często mam kolegę, który prowadzi sklep i bardzo często właśnie dzwonicie z pytaniem, a czy ten karabin będzie działał właśnie z tą konwersją. To sprawdzimy. Poczekaj, to muszę zdjąć tą osłonkę tylko. O, dobra. Oczywiście konwersję po prostu wrzucamy do karabinu, zamykamy, no i zobaczymy. 10 strzałów, sprawdzimy. Powinno działać. Słyszałeś? Działa. Zamek w tylnym położeniu, po wyjęciu oczywiście opada, strzał kontrolny, potwierdzam. Mało tłuszczu. Dodamy tego z tej folii, w której był zapakowany ten karabin. Chiński klon M4 z lufą 14,5 cala, super, z tymi wszystkimi tutaj wycięciami. Lufa jest wewnątrz chromowana, podobnie jak wewnątrz jest chromowane suwadło, jak chromowana jest komora nabojowa. Bardzo ładnie poskładany, bardzo ładnie zrobiony AR. Oczywiście ma on tam swoje jakieś, wiecie, minusy, jakieś tutaj gdzieś wgniotki, coś tam i tak dalej. Umówmy się, w cenie 3,5 tysiąca złotych nie ma co grymasić. Jeżeli chcesz rzeczywiście perfekcyjnie wykonany karabin, to musisz wydać coś od 8 tysięcy w górę. A tu masz za 3,5 tysiąca złotych. Jak on strzela? Bardzo dobrze strzela, ponieważ ma gwint, skok gwintu 1x9. A ten skok lubi się z lekką amunicją 55 grainów, która co? W Polsce jest najtańsza. I to jest najważniejsze. Polacy lubią strzelać z taniej amunicji, więc potrzebują takiego właśnie karabinu. Nie z lufami 1x7, nie 1x8, tylko właśnie 1x9. I obecnie uważam, że jest to naprawdę jeden z najtańszych, najlepszych wyborów, jeśli chodzi o klasę AR-ów 15. No po prostu, powiedzmy sobie szczerze, gdybym był początkującym teraz strzelcem, to bym go zwyczajnie sobie kupił. Mam dla Was jeszcze na koniec niespodziankę.
Nakleiłem tutaj taką naklejeczkę. Zrobiłem tam taki koszlawy autograf. Jak będzie ktoś chciał, to zrobię poprawiony cienkim mazaczkiem. Ten karabin jest do sprzedania, bo ja go kupiłem, żeby zrobić dla Was ten test. Więc teraz po nakleju tej naklejeczki cena spada o 500 zł, czyli jest za 3000 zł do wzięcia. Z przebiegiem, nie wiem, 140 strzałów. Wystarczy na strzelnica@gmail.com, strzelnica.tv@gmail.com napisać wiadomość, tak, biorę, przyjeżdżam. Kto pierwszy, ten lepszy. 3000 zł za bardzo dobrze strzelającego AR-a 15 w naszym kraju. CQA-556 chińskiej produkcji, prawdopodobnie Norinco. To tyle ode mnie na dzisiaj. Mówię do zobaczenia w kolejny poniedziałek. Cześć. Boro, chodź. Już przyrządzam, chodź. Proszę Ciebie, zobacz, kurczaczek z cebulką, chodź tu bliżej. O, zobacz. Duże kawałki kurczaka, podsmażamy cebulę, ten pora i trochę imbiru. A kurczaka musimy wstawić na noc do takiej zalewy złożonej z sosu słodko-kwaśnego, w pasty z sriracha, sricha, jakoś tak się nazywa. Trochę sosu sojowego, też imbir, czosnek w to i taką zalewę wkładamy te kurczaki i one nabierają takiego fajnego, zobaczcie, czerwonawego koloru. No a potem już tylko cebulka, por, trochę też imbiru i już. I to jest cała historia tej potrawy. Ja to oczywiście, umówmy się, zrobiłem w domu wcześniej, bo wiecie, no nie będę tutaj na miejscu kroił i tak dalej. Natomiast wszystko jest, wiecie, ręczna robota i teraz trzeba to podgrzać i można jeszcze w to wrzucić ryżyk też wcześniej ugotowany. Także tak, taką, myślę, zrobimy potrawę. Ja myślę, że może wrzucę ten ryż. No i oczywiście będziemy zajadali pałeczkami. Także chińska potrawa. Spróbujemy tej cebulki. No, ale gorąco. Dobra, chyba... Ja już nie będę tego podgrzewał. No, no bierz pałeczki i zasuwamy. Zobaczcie, jak ładnie przyprawy wsiąkły. Bajka. No i teraz ryżyk. No, trzeba go podgrzać.